Witam się z wami, słuchajcie, 12 września. Standardowo witam się ziewusiem. Słuchajcie, ja się powolutku zbieram, już właśnie będę wychodzić z domu. Nagrałam wam kilka story na Insta oczywiście. No i teraz wam nagrywam, słuchajcie, jeszcze tutaj na YouTube'a trochę vloga. Dzisiaj, słuchajcie, miałam taki dość dziwny poranek, ponieważ tu za oknem normalnie było stado policji, nie wiem o co chodzi, coś szukali, przyjechali z psami, no po prostu słuchajcie, jak z filmu, obrazek jak z filmu. Ja to nie jestem w ogóle przyzwyczajona do czegoś takiego i ja to zawsze kurde jestem przerażona i nie bardzo kurde wiem co myśleć, zwłaszcza, że wiecie, ja dzisiaj idę kurde do pracy, a Oliwia chwilę będzie sama. Zanim czy Karola, czy Krzysia tutaj do niej wpadną, także no kurde, powiem wam, że się stresuję takimi rzeczami, ja nie wiem, też tak macie? Nie wiem, czy kurde kogoś, czy czegoś szukali, nie wiem, ale byli w rękawiczkach, mieli kajdanki, także dziwna sprawa. Tutaj też stało auto ze Scottish SPCA, to chyba tak jest, nie pamiętam już, ale to jest też, wiem, że oni są też od zwierzaków, od psów. No nie wiem, dziwna sprawa i gdzieś bardzo blisko nas, to wszystko trwało, słuchajcie, gdzieś jakąś godzinę, także też nie mało. No i co, jest godzina, nie wiem, ale chyba po 12? Tak, 25 po 12, ja idę, słuchajcie, do pracy na godzinę 3:50 muszę już być. Także pomyślałam, że też wam nagram vloga. Ostatnio właśnie tak nawet z Oliwią, słuchajcie, rozmawiałyśmy i Oli mówi: mama, bo ty powinnaś nagrywać takie codzienne vlogi, dodawać je codziennie, ale takie na przykład po 15 minut. Dajcie znać, czy wy za tym jesteście, czy to by was nie zmęczyło, takie codzienne vlogi. Ja też nie jestem w stanie wam powiedzieć, że każdego dnia bym coś nagrała, bo jednak no nie dzieje się nic każdego dnia, więc jeżeli miałabym też taką dupie Marynie gadać, to ja nie wiem, komu by się chciało tego słuchać. Ale też wiem, że mam sporo dziewczyn, sporo z was jest takich, które piszecie mi, że na przykład obojętnie o czym gadam, ale po prostu lubicie mnie słuchać i na przykład miło wam się, nie wiem, czy tam sprząta, czy gotuje, czy nawet piję kawę, także piszcie mi śmiało, czy byście chciały taką opcję, że codziennie 15-minutowy jakiś taki vlożek, czy to on byłby z jednego dnia, czy z dwóch, to tego już nie jestem też w stanie powiedzieć. No bo tak jak mówię, no poza tą przeprowadzką to nie będzie się aż nie wiadomo co działo. Także to w sumie przeprowadzka była tylko takim, wiecie, większym zdarzeniem. Czekajcie, idę po statyw, to wezmę was ze sobą, nie? No, także przejrzałam, słuchajcie, Facebooka dzisiaj, żeby się upewnić, że u Gracka wszystko jest ok, wszystko w porządeczku. No, muszę przyznać, że pogoda dzisiaj taka mało pozytywna. Pada, ale mi się będzie lepiej pracowało. Jak tak pada, to ja wolę, ja nie wiem dlaczego, ale wolę w taką pogodę pracować. Zróbmy sobie kawcie, słuchajcie. Jeszcze jej nie piłam i mam ochotę ją spróbować. Nie wiem, czy wczoraj wam nagrałam haul. Wydaje mi się, że tak, ale mogę się mylić, więc jeżeli nie, to kupiłam tą kawę, ale chyba tak. Kupiłam tą kawę, słuchajcie, w Tesco i one są teraz po 3 funty, wyobrażacie sobie? Nie dość, że Costa, kurczę, moja tak naprawdę jedna z dwóch ulubionych, czyli Starbucks i Costa. No i drugą też wyczaiłam w Tesco. Poszłam przypadkiem, uwierzcie mi, przypadkiem i takie dwie kawy sobie zakupiłam do właśnie tego mojego Nescafe Dolce Gusto. Już go tak nazwyzywałam, chyba nagrałam to, bo nawet chyba to mówiłam. Tylko teraz nie wiem, czy na vloga, czy słuchajcie, czy na ten, czy na story. Ale nazwyzywałam, że mnie wkurza, że słuchajcie, ten... A nie, piłam ją, ja chyba wczoraj ją piłam. Kurde, my ją chyba wczoraj rozprawiczałyśmy i ja już zapomniałam. Także zrobimy sobie kawcie, tak patrzę, w którym kubku, może po prostu w tym samym. Piłam już dzisiaj jedną kawę, ale mam ochotę jeszcze na jedną. Także co sobie będę żałować, patrzę, czy wody wystarczy, ale powinno wystarczyć. No i dobra, i teraz robimy sobie, nie wiem, którą odwrotność, ale dobra, niech będzie mleko. Mleko najpierw, no zamknij się. No, czekam, aż się zrobi zielone. Zjadam sobie już jakieś kanapki. Szczerze mówiąc, nie jestem głodna. I tak nie bardzo... Sorki. I tak nie bardzo umiem jeść, słuchajcie, tak o takiej porze. Przed pracą i w ogóle.
i dopiero mnie, słuchajcie, apetyt bierze właśnie w robocie i to jest takie najgorsze. No ale może się jeszcze do czegoś zmuszę, może sobie jakąś owsiankę właśnie, może bym sobie płatki owsiane po prostu wciągnęła. Słuchajcie, jeszcze powinnam mieć. Zrobimy sobie płatki owsiane i tyle. Ale zanim zrobimy, to jeszcze musimy umyć miskę. Także zjem płatki owsiane, wypiję kawę, o właśnie, która już mi się tutaj przygotowała do robienia. O, tutaj będę z Wami jakoś, nie wiem, czy mnie będzie widać. Widać mnie, czy nie widać, słuchajcie. Nie, bo tu mi spadnie już zaraz telefon. O, zobacz, jak piękny na tle aloesu. No, tu mi taki film wystaje. To nic, damy radę, słuchajcie. Ja sobie rozmywam naczynia. Pilnować muszę kawy, żeby mi się nie przelała. To mnie właśnie wkurza w tym ekspresie, słuchajcie, że właśnie... Naprawdę musisz tak tu wystawać? Czy o. Wkurza mnie to w tym ekspresie, że właśnie on się sam nie włączy, no jego trzeba po prostu wyłączać i kurde, to mnie właśnie irytuje, no i trzeba zaglądać, o już, no, także ja muszę umyć sobie naczynia, słuchajcie, coś u mnie się dzieje, nic się nie dzieje, policja kurde właśnie tu była i się postresowałam strasznie, słuchajcie, nie wiem, no, tak jakby właśnie kogoś albo czegoś szukali, cholera wie. Pisałyście mi właśnie na Insta, że miałyście podobne sytuacje. Ja też nie wiedziałam, co to przyjeżdża z nimi. Taka policja, gdzie jest napisane dog. No, a to wychodzi na to, wygląda na to, że słuchajcie, że to po prostu z psami tymi takimi policyjnymi do szukania właśnie, czy to narkotyków, czy czegokolwiek. Także powiem Wam szczerze, że pierwszy raz coś takiego widziałam. Z tą taką psiową policją, to nie widziałam chyba ani razu, no ale tak o, żeby na przykład czy z kajdankami, no to widziałam, z rękawiczkami widziałam, służbowe auta widziałam, ale no kurde, podjechały tak szybko, dosłownie w jedną sekundę, słuchajcie, podjechały dosłownie chyba z 4 czy z 5 aut, jedno duże policyjne, jedno właśnie, słuchajcie, z tym dog coś tam, czyli z tymi psami, jedna duża suka i jedna mała suka. No, także no masakra. No i tak jak mówię, dwa chyba bodajże właśnie były też służbowe. Nie wiem, chodziła też pani tu z drugiej strony od tego Scottish SPCA i nie wiem, właśnie to mnie tak zdziwiło, bo no bo to jest coś od psów. SPCA to przecież to jest tam jakieś z tymi zwierzakami coś. Ja nie wiem, czy to nie ma coś wspólnego ze schroniskiem, czy coś. Ja wiem, że gdzieś tą nazwę to kojarzę. Nieważne, nie wiem skąd mi się gdzieś kojarzy i to dotyczy na pewno zwierząt. To po co ta pani tu z tej policji takiej dla zwierząt chodziła tu po mieszkaniach? To mnie tak trochę zdziwiło. Ona chodziła bez w ogóle psa, bez niczego, tak po prostu. Także tego tematu tylko nie ogarnęłam, bo jakoś tak jedno z drugim, wiecie, mi się nie pokrywało. Ja wiem, że mogę się wydawać raz dla niektórych, że ale jesteś wścibska, że ale Cię takie rzeczy interesują. Słuchajcie, to nie o to chodzi, tylko no jak się dzieje coś takiego, słuchajcie, niepozytywnego koło Was, a Wy wychowujecie dzieci, a tam patrzcie na mnie, jeszcze taki wielki w ogóle jakiś bulldog, nie będę Wam pokazywać, bo nie wiem, czy tam ktoś nie będzie łapnie też, ale biało-czarny, taki ogromny pies. No, patrzy prosto mi w oczy, chyba wie, o czym mówię. Nie no, żartuję. Ale wiecie, o co chodzi. No ja na przykład sama wychowuję dzieciaki i w momencie, kiedy ja idę do pracy, to powiem Wam, że po prostu no, stres mnie ogarnia, żeby się coś tutaj nie działo pod na przykład moją nieobecność. I w sumie tylko o to mi chodzi. Tak, to nic innego, niech się tam coś dzieje. No to nie dotyczy jednak mnie, to się dzieje coś u kogoś. Fakt, że blisko i trzeba uważać, trzeba gdzieś tam, wiecie. No, przyzorny, zawsze ubezpieczony, jak to mówię. No, ale co nie zmienia faktu, że no to jest takie stresujące. Stresujące to jest dla mnie, bo jak mówię, ja idę do pracy, ja idę do pracy, a Olivia będzie po prostu teraz chwilę sama. Zanim czy Karola, czy Krzysio, słuchajcie, do niej tutaj dojedzie, czy ją wziąć, czy do niej wpaść, po prostu z nią posiedzieć, no to będzie sama. No więc mnie takie po prostu situation stresują, nie? Że właśnie dziecko moje będzie samo. Dlaczego dzieci idą ze szkoły? Dzisiaj czwartek jest. Czyli w piątki kończą szybciej. Nie wiem, nie ogarniam. Ale sobie ten, słuchajcie, nie pożałowałam. Zobaczcie, jaką sobie kawę zrobiłam. Ja nie wiem, czy to widać. Ile piany. Także tą kawcię wypijam. Muszę wyjąć właśnie tą resztę tutaj do śmieci. Muszę pamiętać, żeby zawsze to wyrzucać, żeby to nigdy tu nie
zostało. Ale wiecie co, i tak chyba sobie sprawię jeszcze jeden ekspres, sobie postawię tam z drugiej mańki, taki, który automatycznie wszystko robi, bo no bo jakoś mnie to le... O, i jeszcze tutaj mi Oli chyba farbę napisała. Albo Oli, albo ja. Albo ja, albo Oli, bo wczoraj malowałyśmy. Dobra, czekajcie, muszę wziąć rozpuszczalnika trochę. Dobrze, że mam, że mi Łukasz zostawił, słuchajcie. Tutaj takie trochę elementy mieszkają, wam muszę powiedzieć. No, tak zostałam usytuowana, ale wiecie co, to już, mnie to już jakoś nie dziwi nawet, już przestało mnie to dziwić, dlatego że to nie jest pierwsze miejsce, w którym po prostu ja zawsze gdzieś tam trafiam na jakieś takie towarzystwa. Nie wiem, czy pamiętacie. Na pewno pamiętacie tą moją taką akcję, kurde, w Anglii, jeszcze przed moją zaraz wyprowadzką, gdzie, kurde, znaleźli u mnie, u sąsiadki bezpośrednio, u tej, z którą, kurde, miałam też takie dwie nieprzyjemne sytuacje i może powiedzieć, że afery, gdzie, kurde, koleś biegał z tym, z nożem po mieszkaniu i moje dzieci przylatywały właśnie, że mama, pan tam z nożem lata. Słuchajcie, naprawdę, to są sytuacje jak z filmów, a ja byłam po prostu w roli głównej gdzieś tam, wiecie, że ja to na żywo przeżywałam, także takie rzeczy po prostu się w Anglii, w Szkocji dzieją każdego dnia, słuchajcie, każdego, po prostu każdego. Dobra, mam, także ci, co mieszkają, słuchajcie, w ogóle za granicą, czy to, no gdzieś w ogóle Wielka Brytania, to wam powiem, że pewnie nie są dla was nowe takie sytuacje. No, mnie to już tutaj chyba trochę nic nie zdziwi, aczkolwiek mówię, no mnie takie rzeczy stresują. Ja nie lubię w ogóle, wiecie, no jak jest dużo policji, jak się coś dzieje i tak dalej, no stresuję się. Mnie to stresują takie sytuacje. Bardzo mnie stresują takie sytuacje. Wiem, że gadam wam trochę nie do rzeczy i pewnie będzie nudny dla was ten vlog, ale skoro mamy sobie pogadowywać, to wam mówię wszystko, co się u nas dzieje. No a dzisiaj właśnie godzinę czasu, słuchajcie, właśnie takie rzeczy się działy. Oprócz tego, że przyjechali do kogoś kłaść karpeta. Ale to nie jest nie mojej firmy. To nie te moje chłopaki ode mnie. Czekajcie, muszę otworzyć drugie mleko. No, także tak poza tym to się nic na razie nie dzieje, trochę już spokoju. Teraz 24 się nie mogę doczekać, gdyż będzie położona podłoga w mojej sypialni, czyli od momentu, gdy podłoga już będzie, to już można powiedzieć, że zakończyłam jakby tą najgorszą, taką najtrudniejszą i najdroższą sferę. Strefę? Sferę? Jak zwał, tak zwał. No tą najgorszą taką część. Jeżeli chodzi o przeprowadzki. Kto się przeprowadzał, ten wie, o czym mówię. No niestety, ale podłogi po prostu to jest największa zmora. Te podkłady, ta robocizna i kładzenie tych właśnie podłóg, czyli właśnie czy to karpety, czy to winyle, czy to panele. Jak zwał, tak zwał. To powiem wam, że to jest najgorsza. Także można powiedzieć, że już bliżej niż dalej. Czekajcie, tylko sobie wstawię płatki. No, bliżej już niż dalej. Ja się zaraz ubieram i lecę. Jak ja powiedziałam, 24 karpet. No i przed 24 ja jeszcze będę chciała zamówić łóżko do mojej sypialni. Więc jak już będzie łóżko, to zostanie mi już później tylko komoda i tam już dodatki i układanie rzeczy. Tak naprawdę najpierw ułożę sobie ciuchy. Kosmetyki pewnie jeszcze będą gdzieś tam leżały i czekały na toaletkę, bo toaletka to też będzie gdzieś tak obstawiam w granicy 100-150 funtów, więc tak czy siak będę potrzebowała po prostu z półtorej wypłaty, żeby sobie na nią odłożyć. No, bo oczywiście poza przecież tymi rzeczami to mam jeszcze opłaty. No, nie żyję tylko przeprowadzką. Także tak to wygląda. Już gadam do was ile? 11 minut. No i takie filmiki, nie wiem, dajcie znać, czy wam się też podobają. Wypowiedzcie się proszę, czy mieliście kiedyś takie zdarzenia, że właśnie coś się koło was działo, że byliście gdzieś tam w pobliżu jakiejś takiej, słuchajcie, właśnie dziwnej sytuacji z policją i jak wy to przechodzicie. W sensie mówię tutaj teraz nie do ogółu, tylko do tych takich na przykład samotnych mam, które albo na przykład do kobiet, których mężowie gdzieś tam są na wyjazdach i jak wy się na przykład, nie wiem, jak wy to odbieracie, jak wiecie, że jesteście same, słuchajcie, z dziećmi czy z dzieckiem w domu, a coś właśnie się takiego dzieje. Czy wy też macie takiego stresa jak ja, czy raczej po was to spływa jak po kaczce? Napiszcie mi w komentarzach, ja jestem bardzo ciekawa.
A tak jak mówię, Wielka Brytania to po prostu jest siedlisko, słuchajcie, takich wydarzeń. Ja, słuchajcie, zabieram się za Amciu, będę jeść, później spadam na tamto mieszkanie, odpowiedzieć na maila, więc na pewno będę chciała wyjść tą godzinkę jednak przed tą pracą i stamtąd pójdę prosto do pracy. I tak się już z Oliwcią nie zobaczę, ponieważ ona kończy 15:30, a ja 50 już muszę być w robocie. Miałam Wam jeszcze powiedzieć, ja wiem, że ten vlog się ukaże tam za kilka dni, ale i tak to powiem, że polecam Wam, słuchajcie, najnowszy zapach od Yves Saint Laurent. Po prostu sztos, ja się na niego będę czaić na 1000%. Na 1000% sama go sobie kupię, nie wiem, chyba na święta. No, naprawdę. Ten Libre, on się chyba Libre nazywa, o ile teraz dobrze pamiętam. Jak będę szła do pracy, to na pewno go na vlogu Wam pokazałam. W kawałeczku takim, w urywku, bo później zadzwoniła po mnie Karola i zabrała mnie na tamto mieszkanie, jak szłam. Z tą walizeczką, z praniem, czy po praniu, już nie pamiętam, czy po wieszaki. No i nie dokończyłam Wam, ale naprawdę cudna nuta, po prostu zajebista. Ja Wam bardzo gorąco ją polecam. Nie jest to nuta, ja oglądałam różne tam jakieś takie chwilowe recenzje po pierwszym przyknięciu na Insta, na przykład u Marty właśnie chyba, u Zmalo, i powiem Wam, że no dla Marty na przykład on pachniał mandarynkami, ja na przykład tam kompletnie nie wyczuwam jakby owoca, tylko po prostu kwiaty, to jest totalnie nuta kwiatowa, przepiękna, taka świeża, no nie wiem, ale ten zapach po prostu to jest taki, taki mój zapach, więc na pewno nie jest to zapach dla młodych dziewczyn, nie jest to taki młodzieżowy, tylko to jest bardziej taki dla dojrzalszych dziewczyn, dla dojrzalszych kobiet, taki kobiecy, typowo kobiecy, taki sensualny, zmysłowy, taki w sumie, wiecie co, to jest fajna też nuta, bo ona jest i na dzień, i na wieczór, naprawdę się nada, także naprawdę polecam Wam gorąco, zajrzyjcie sobie gdzieś do jakiejś drogerii, do perfumerii, obczajcie sobie ten zapach, to jest, słuchajcie, Yves Saint Laurent Libre, tak się nazywa. To jest taka prostokątna butelka owinięta po prostu takim złotym napisem, znaczy logo Yves Saint Laurent na butelce. Niby skromna, prosta, ale powiem Wam, że zapach po prostu sztos. On na pewno wyląduje na mojej toaletce w tym nowym mieszkaniu. Mam nadzieję, że nie będę musiała bardzo długo na niego czekać, ale naprawdę Wam go bardzo gorąco polecam. Także ja kończę, zabieram się za jedzenie, za picie kawy i ubieranie się i będę spadać. Także do usłyszonka i piszcie mi koniecznie, piszcie mi proszę koniecznie o czym? O... Czy chcecie takie 15-minutowe vlogi codziennie, czy wolicie po prostu taki na przykład 30-35-minutowy co drugi dzień? Piszcie śmiało w komentarzach. Nie wstydzicie się nie krępować wszystkie komentarze. I tak czytam, na wszystkie odpowiadam, także pająk mi tu idzie, a tu drugi. Nie lubić. Pokażę Wam.